спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Portal Politico powołuje się na informatorów z Białego Domu, ludzi, którzy pracują blisko prezydenta USA Bidena, że Rosja może zaatakować Ukrainę już 16 lutego. Fakt, że Departament Stanu 12 lutego, czyli w sobotę, przeprowadził ewakuację swoich amerykańskich pracowników z Ukrainy, może być jak najbardziej kolejnym dowodem na to, że są informacje, które najprawdopodobniej są dosyć pewne, że Rosja szykuje się do ataku. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przeprowadził kolejną rozmowę wczoraj z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Ławrowem. Kolejny raz informował, że rosyjska inwazja spowoduje stanowczą, masową i zjednoczoną reakcję transatlantycką. Sekretarz obrony Lloyd Austin w najbliższych dniach weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. I tutaj też tematem numer jeden będzie Rosja. Do Europy wybiera się nawet wiceprezydent Kamala Harris. Też weźmie udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w dniach od 18 do 20 lutego. Po raz pierwszy od ponad dekady udziału w konferencji odmówili Rosjanie. Przy tej okazji, no to jest takie jakby upamiętnienie w pewnym sensie, tak? Bo właśnie w tym roku mija 15. rocznica słynnego przemówienia Putina na właśnie tym zgromadzeniu, w którym to Putin stanowczo sprzeciwiał się rozszerzeniu NATO. Cytując Putina, rozszerzenie NATO nie ma żadnego związku z modernizacją samego sojuszu, powiedział Putin w 2007 roku. Wręcz przeciwnie, stanowi poważną prowokację, która obniża poziom wzajemnego zaufania. W ciągu ostatnich 24 godzin wiele krajów, USA, Kanada, Izrael, Niemcy czy Wielka Brytania, zachęcało swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy i ograniczyło swoją obecność dyplomatyczną. Kanada przeniosła nawet placówkę z Kijowa do Lwowa. Także rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że Rosja zamierza zoptymalizować personel ambasady na Ukrainie, co odebrano jako ograniczenie jej obecności dyplomatycznej w tym kraju. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal potępiało jednak oskarżenia USA jako propagandę i skoordynowany atak informacyjny prowadzony przeciwko Moskwie. Zacharowa twierdziła nawet, że to Anglosasi potrzebują wojny za każdą cenę. Prowokacje, dezinformacje i groźby to ich ulubiona metoda rozwiązywania własnych problemów. W sobotę Putin rozmawiał z prezydentami USA i Francji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wybiera się do Kijowa i Moskwy na spotkanie z Putinem w przyszłym tygodniu. Do Moskwy także jedzie polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Bardzo wielka debata w internecie. Mam tutaj na myśli polskich internautów. Czy szkoda tej Ukrainy, czy nie szkoda tej Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Szkoda na pewno jest zwykłych ludzi, którzy ucierpią. Zawsze jest szkoda zwykłych ludzi, cywilów, którzy cierpią w konfliktach zbrojnych. I to nie ulega żadnej kwestii. Mi jest jeszcze szkoda też tak naprawdę pacynki naszego prezydenta Dudy i tego drugiego Maliniaka, czyli Morawieckiego, bo są gotowi zaangażować Polskę w konflikt, który może się dla nas skończyć tragicznie. Powtarzam i będę powtarzał nadal, że uważam, że w tej sytuacji, w tej chwili, jaka na dzień dzisiejszy, uważam, że Polska powinna być neutralna. Sojusze z Anglią i tak dalej, z Wielką Brytanią,
Sojusz z kimś, kto jest kilka tysięcy kilometrów od nas, jest kompletnie, moim zdaniem, beznadziejnym pomysłem. Jak już sojusze zawiązywać, to powinniśmy z ludźmi, z krajami, przepraszam, które z nami sąsiadują. Słowacja, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia i tak dalej, i tak dalej. Tu, w tym naszym korytarzu. Okej, Wielka Brytania jakąś tam potęgą militarną jest. Można z nimi rozmawiać i tak dalej, ale uważam, że nie powinniśmy, broń Boże, że tak powiem, stawiać jednej karty i tak dalej na Wielką Brytanię. Można tutaj brać wniosek, że tak się właśnie dzieje, bo po prostu historia nas nauczyła tego, czego nas nauczyła. A teraz, moi drodzy, bardzo was przepraszam, uciekam, odpalam się, że tak powiem, idę do znajomego ze Śródmieścia, ze Szczecina, oglądać razem mecz Pogoni. Kurczę, i zapomniałem, wypadło mi z głowy, z kim oni grają dzisiaj. Ale to sobie sprawdzicie w internecie. Idę oglądać Pogoń, a wam życzę miłej niedzieli. Na razie, cześć.